Stadler, tak, słucham. Kto ze strony spółki podpisywał umowę? Ze strony spółki umowę podpisywał pan Dubiński, dobrze mówię, nazwisko. I teraz tak, ustaliliśmy, że ze strony spółki umowa powinna być podpisana dwuosobowo. Ta umowa, jak ustaliliśmy, umowa została podpisana jednoosobowo, przesłuchana została obecna pani prezes zarządu, jest to nowa prezes zarządu spółki WOMAG. Ona stwierdziła, że kwestia ta jest dla niej kwestią nową, ponieważ dowiedziała się o niej dopiero w trakcie przesłuchania w prokuraturze, miało to miejsce w czerwcu, i że ona dopiero po zapoznaniu się z tą umową, przeanalizowaniu, podejmie czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności tej sprawy. Nie mówiła, czy wyciągniecie jakieś konsekwencje, czy też nie. Ale też pamiętajmy, że pan Dubiński, mając na uwadze to, że on reprezentował spółkę WOMAG, nie był tutaj traktowany jako funkcjonariusz publiczny. Więc nie możemy mówić tutaj o przekroczeniu przez niego uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków. Ta kwestia pozostaje jako poza postępowaniem. Tak. Nazwisko. Jeszcze Wojnowski. Jeszcze jedno pytanie. Bo podejmowaliście temat pod kątem estetyki i bezpieczeństwa. Estetyka okej, ale bezpieczeństwo to było uledzone. Tak, ale... Tam nikt nie miał wstępu. Postronne osoby nie miały tam wstępu. Ten był uledzony i do dzisiaj jest skutecznie uledzony. A proszę pana, prokurator ocenił, że tutaj te aspekty, które były poruszane przez prezydenta i który kierował się takimi właśnie celami, aby ten wyk opisywać, jak najbardziej znajdują swoje uzasadnienie, ponieważ ogrodzenie jest ogrodzeniem, można je w jakiś sposób usunąć, prawda? A teraz jest podejrzenie, że niestety tej galerii tam nie będzie, prawda? Więc względy estetyczne też były tutaj bardzo istotne. Tak, samorządy wiadomo, że nie mogą wykładać pieniędzy publicznych na inwestycje, które nie należą bezpośrednio do samorządu. W tym przypadku mamy do czynienia jakby z obejściem tego zakazu, bo oni jakby dzierżawią na moment, uporządkują teren, potem oddają, dziękujemy, do widzenia. Miasto jest udziałowcem na dzisiaj galerii Rybna, ponieważ przejął udział od indywidualnej galerii. Czyli tak, jest właścicielem, mniej więcej, tak w dużym uproszczeniu, jest właścicielem terenu i go jeszcze użycza, żeby uporządkować. W dużym uproszczeniu. Jest to właściwe określenie. No tak to wygląda, ale no niestety tak się okazuje, że tak są teraz obecnie przepisy skonstruowane, że trzeba korzystać z takich wybiegów, aby można było doprowadzić ten teren do porządku. Spółka WOMAG nie była zainteresowana w tym, żeby ten wykop zasypać. Budziło to kontrowersje mieszkańców już od wielu lat. Wiadomym było, że ta galeria najprawdopodobniej wybudowana w najbliższym czasie nie zostanie, chociaż firma WOMAG cały czas liczyła na to, że być może w końcu się zakończy to pozytywną decyzją. Zresztą to generowałoby u nich jakieś groszy, prawda? Ale też chcę państwu powiedzieć, że to jest częsta praktyka, że jest właśnie po to, aby na terenie należącym do innego podmiotu dochodziło do umów użyczenia takiego terenu, na przykład w sytuacji, kiedy miasto chce wybudować huśtawki, chce zrobić piaskownicę, natomiast na przykład teren należy do jakiejś spółdzielni mieszkaniowej lub innej wspólnoty mieszkaniowej, która nie ma pieniędzy na dokonanie tego typu inwestycji. I jest ogólnie przyjętą praktyką nie tylko na terenie Lublina, ale również na terenie kraju, że wówczas zawiera się właśnie takie umowy użyczenia, wykonuje się jakąś inwestycję na tym terenie, po czym ta umowa wygasa i wraca ten grunt na, jako własność do tego podmiotu, który był podmiotem użyczenia. No w jakim sensie można powiedzieć, że jest to sposób na ominięcie, ponieważ w innym przypadku, aby można było inwestować na gruncie, aby Urząd Miasta mógł cokolwiek zrobić z miejscem, gdzie nie jest w stanie, nie jest jego właścicielem, a który jest pod względem estetycznym naprawdę budzący wątpliwości obywateli, to nie miałby możliwości dokonania takich inwestycji. I tutaj skorzystano z tej możliwości, konsultowano się z radcami prawnymi i władze doszły do wniosku, że rzeczywiście z takiej możliwości można skorzystać, ale tak jak powiedziałam, prokurator tu podkreśla w decyzji, że ta umowa użyczenia dalej obowiązuje i że jest realna możliwość refinansowania, czyli dochodzenia ze strony Urzędu Miejskiego od spółki WOMA zwrotu tej kwoty w sytuacji, kiedy ta umowa wygasi. Prokurator, proszę jeszcze powiedzieć, kiedy było doniesienie o podejrzeniu popełnienia przez
Proszę Panią, to doniesienie to było tak zwane doniesienie własne policji. Już mówię, śledztwo zostało wszczęte. Prokuratura wszczęła śledztwo 11 marca, prokuratura okręgowa. Wcześniej to zawiadomienie w lutym dotarło do prokuratury rejonowej w Lubinie. Było to tak zwane zawiadomienie własne policji, która wykonywała tam czynności, a to postępowanie z uwagi na swoją wagę zostało przekazane do prokuratury okręgowej. Już prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w tej sprawie. Proszę zwrócić na swoją wagę? No, z uwagi na wagę na to, że występują tam... Dobrze, możemy następny temat już później. Chwileczkę, ja mam jeszcze pytanie. Tak. Co to była za firma, która zyskała wykaz? Jest to firma, która w ogóle wygrała przetarg na prowadzenie prac budowlanych na terenie Lubina. Już nie pamiętam na jakie lata, a jest to firma, już Pani mówię... Ale sprawdzę dokładnie nazwę. Nie chcę się pomylić. Jak się szuka, to akurat znaleźć nie można. Ale mogę powiedzieć, szukając nazwy tej firmy, że o jest. PB myślnik U Budga, Aleksander Garboś, że w momencie, kiedy ta firma wygrała ten przetarg na wykonywanie tych prac, to właściciel firmy jeszcze nie miał wiedzy na ten temat, że będzie prawdopodobnie, że będzie wykonywał takie prace w rynku. Tu tak wynika z decyzji prokuratora. Rozumiem, a takie omijanie, jak tutaj kolega powiedział, omijanie prawa chodzi na to, że jest to legalne. Wie Pani co, ja myślę, że to nie można, tak, uproszczenie można powiedzieć, że jest to omijanie prawa. Niemniej jednak ja uważam, że to jest bardzo duże uproszczenie, a to jest skorzystanie z możliwości, jaką daje prawo, bo tak naprawdę nie jest to działanie bez prawa, prawda? Czyli prawo daje to, takie możliwości. Prawo daje taką możliwość, z takiej... Panie prokuratorze, można przejść do następnej sprawy. Jeszcze tylko takie pytanie, bo jeżeli ja bym na przykład na następnej konferencji prasowej prezydenta Legnicy zapytał go, czy wydzierżawiłby użyczenie Dresden Bank, ponieważ on jest nieestetyczny i zagraża bezpieczeństwu, i żeby go naprawił. Czy ja bym namawiał w tym momencie do przestępstwa? A czemu pan mówił? Pan się, jest pytanie, prawda? Jest pytanie, czy to ja myślę, że to pytanie nie jest nigdy namawianie do przestępstwa. Dobrze, ale to byłaby to sugestia, w naszym przypadku, żeby pan prezydent się zmotywował i uporządkował sprawę Dresdner Banku właśnie poprzez takie użyczenie. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba by takie pytanie zadać i dać możliwość zbadania pod kątem, dać możliwość odpowiedzenia prezydentowi, czy jest to możliwe i czy w ogóle trzeba też patrzeć na koszty, prawda? Jasne, ale mówimy teraz o czystej ścieżce legislacyjnej, bo jeżeli ustawa mówi, że sorry, ale samorządy nie mogą wydawać te pieniądze. Pani tutaj pokazuje nam, jak, że jest taka droga. Że jest właśnie, to, że jest taka możliwość. To jest taka jakby konsekwencja, czyli co, czyli możemy w takim układzie próbować przekonać pana prezydenta, zainteresować pana prezydenta takim rozwiązaniem. Proszę pana, powiem panu tak, ja nie wypowiem się teraz na ten temat, ponieważ musiałabym tę kwestię bardziej zgłębić. Nie jestem specjalistką od przepisów prawa samorządowego. Myślę, że zawsze należy, można by taką ewentualność wziąć pod rozwagę, ale może są takie kruczki prawne w tej sprawie, które jednak nie pozwalają samorządom, bo my mamy tu do czynienia jednak z nieruchomością zabudowaną, prawda? Tutaj mieliśmy z działką gruntu. Naprawdę nie potrafię odpowiedzieć Państwu na to pytanie w taki sposób, aby, ponieważ nie znam dobrze tej takie umorzenie sprawy, gdyby porównać, jeśli miasto, co jest częstą praktyką w Lublinie, buduje na terenie spółdzielczym różnego rodzaju ścieżki właśnie i tak dalej, tylko nie miał jakieś tapki, to można było tak samo zarzucić prezydentowi, tak jak całą dziurę, tak? No myślę, że tak samo można by... A tutaj policja nie widziała w ramach tych własnych przestępstw, że prezydent od wielu lat robi takie rzeczy? Proszę Pani, ja Pani powiem tak. Zawiadomienie o przestępstwie zostało do nas złożone. Jeżeli wpływa do nas zawiadomienie o przestępstwie, my musimy je ocenić. Aha, czyli huśtawki dobrze zasypanie dziury. Nie, my musimy je ocenić. Oceniliśmy je w ten sposób, że uznaliśmy, że
brak jest znany przestępstwem w zachowaniu prezydenta. Zostawiam to pod ocenę państwa. Ale czy, o, czy właśnie tego zawiadomienia? Umorzenie tej sprawy nie daje samorządowcom takiej możliwości omijania właśnie ustawy samorządowej i w celu... Wie pani co, pani cały czas mówi o omijaniu ustawy samorządowej. Ja myślę, że to nie, że to nie jest właściwa droga. Poza tym, jeżeli prawo daje taką możliwość, to musimy zbadać, czy jest ono możliwe w każdym przypadku, prawda? Bo ja nie wiem, o jakiej inwestycji pani myśli. My ocenialiśmy w tym konkretnym przypadku, natomiast prokurator też ustalił, że taka praktyka jest stosowana również w innych sytuacjach. Gdy miasto chce wybudować jakieś, zrobić jakieś właśnie ścieżki rowerowe, czy jakieś inne drobne inwestycje na terenach, które do niej nie należą. Że jest to jakaś możliwość działania, samorządu na gruntach, które do niego nie należą. A co dalej i w jakim kontekście państwo chcą to potem interpretować, to już myślę, że trzeba by porozmawiać na temat konkretnego danego przypadku, a nie generalizując na bazie tej sprawy. Ja bardzo proszę, indywidualne pytanie, już może po godzinę minęło. Ale wie pani co, ja powiem tak, nie jestem, to zależy od tego, jak, ile państwo... Mawialiśmy się na godzinę, na razie mamy... Ja powiem tak, ja nie umawialiśmy się na godzinę, jak państwa pytałam, czy godzina, czy na jaką ilość czasu państwo planują. A nie może być tak, że dodatkowe pytania już indywidualnie. Jeżeli mamy pytania, ale wie pani co, to kurator jest do naszej dyspozycji. Dokładnie. Raz na pół roku mamy pani stwierdziła, że po stronie spółki te umowy powinny podpisać dwie osoby, to tak? Podpisała ją jedna. Tak. Czy taka umowa jest w ogóle legalna? Ważna. Ważna, no tak. Czy obowiązują konsekwencje z prawa prawne, tak? Powiem tak, myślę, że ona, że nad ważnością tej umowy trzeba by się zastanowić w sytuacji, gdyby spółka Pomac zaczęła ją kwestionować. Natomiast tak jak państwu powiedziałam, tutaj pani prezes powiedziała, że ona dopiero zbada tą umowę, ponieważ dopiero ostatnio się o niej dowiedziała, jak stwierdziła w trakcie przesłuchania i będzie się zastanawiała, co dalej z tym zrobić. Na dany moment, kiedy myśmy prowadzili postępowanie, ocenialiśmy przede wszystkim to, czy zostały naruszone obowiązki lub niedopełnione obowiązki przez funkcjonariuszy publicznych. A tak jak powiedziałam, pan Dubiński tutaj jako funkcjonariusz